Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle że jest mały. Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się prawa, chcąc wielu dzieci rozodmienić, stworzyli dla was mądre prawa. Więc na co dzień i od święta próbujcie dobrze zapamiętać. Nikt mi siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania. Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. Tak się wiersze poukładały, prawa dla dzieci na całym świecie. Byście w potrzebie z nich korzystały, najlepiej jak umiecie. Z okazji dla dziecka chcielibyśmy wam złożyć dzieciom, rodzicom i wszystkim, na wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach, aby w każdej rodzinie było jak najmniej zmartwień i jak najwięcej radości. Aby żadne dziecko na świecie, szczególnie dzisiaj, nie czuło się samotne. Dlatego rodzice, nauczyciele, uczniowie, wasi koledzy, starsi co prawda, i absolwenci przygotowali przedstawienie pod tytułem Smerfy. Zapraszam. Latają samolotem. Nikt tutaj nie zna kłopot.
Dawno, dawno temu, Banony, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, nie, zbyt oklepany, gdzieś daleko, a może całkiem blisko. O, mam. Z dala od hałasu, w samym środku lasu, tam, gdzie gwiazdek gnieje, tam się rzecz nadzieje. Posłuchaj,
Nie mogę złapać tych małych niebieskich smerfów. Musisz mi pomóc. Muszę. Muszę. Nic nie muszę. No proszę. W imię naszej zarzewiałej miłości. Mów dalej. Wyobraź sobie, jak razem przyrządzamy te niebieskie dzieci. Razem? No tak, ty i ja, jak za dawnych dobrych czasów. Hogata, wdrażając swój plan, przebiera się za dziewczynkę, siada pod drzewem i płacze. W tym czasie nadchodzi Sasetka. Tymczasem z lasu wracają Papa Smerf, Ważniak, Smerfetka, Laluś.
Cicho. Gdzie się wszyscy podzieli? Wiem. To na pewno jakiś głupi żart. Ja na ich miejscu. Cicho, ważniaku. Coś musiało się stać. Ważniaku, wszyscy nie zrobili głupiego kawału. Papa ma rację. Coś się wydarzyło. Ale co? Tymczasem Hogata dotarła do domu Gargamela. Poważniaku, przestań się wyłączać od tego twojego
się szara. A pasmek na pewno wypnie z tej nieco trudnej sytuacji. Ja po prostu będę się relaksować i spokojnie poczekam, aż papa coś wymyśli. Poza tym, jak się martwię, to marszczy mi się czoło i szybko mogą mi się zrobić zmarszczki, a to byłoby straszne. Ty myślisz tylko o sobie. Ja muszę myśleć za wszystkich. I co teraz będzie? To nas uboi. Tylko cud może nas uratować. Dbanie o własny wygląd jeszcze nikomu nie zaszkodziło. A w ogóle, co może wiedzieć ktoś, kto ma przetłuszczone włosy i wągry na nosie? Wolę mieć więcej na nosie, niż pustą w głowie tak ty. Przestańcie natychmiast. To nieważne, jak to wygląda. A w ogóle przyszliśmy tu w jakimś celu, prawda? A wy myślicie tylko o sobie. Smerfetka ma rację. Wy się kłócicie, a ja jestem głodny. Uspokójcie się. Muszę pomyśleć. A przez was nie mogę się skupić. Thank you.
Co martwić mu dzieci bez końca?
ziemi.